Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów obecnie obowiązujących do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 roku. Celem tego rozporządzenia jest poprawa zabezpieczeń dowodów osobistych i zwiększenie ich wiarygodności poprzez usunięcie znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń na różnym poziomie w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dzisiejszy projekt ustawy dostosowuje przepisy do tego rozporządzenia i to jest główny powód rozpoczęcia prac legislacyjnych. Warto zaznaczyć, że jedną z istotniejszych zmian, które po przyjęciu ustawy zwiększą zabezpieczenie dowodu osobistego przed fałszerstwami, jest wprowadzenie w warstwie elektronicznej danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Proponuje się również dokonanie zmian w obszarze terminu ważności dowodów osobistych. Będzie to 5, a co do zasady 10 lat, a w sytuacji wyjątkowej 1 rok. Zostanie również dokonana zmiana w warstwie graficznej. Tu zostanie wprowadzony własnoręczny podpis posiadacza dowodu osobistego. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Myślę, że warto również wspomnieć, że w ten sposób spełniamy wymagania międzynarodowego lotnictwa cywilnego w zakresie bezpieczeństwa. To oczywiście ma również swoje znaczenie. Projekt ustawy dotyka też takich obszarów jak sposób wnioskowania o wydanie dowodu osobistego, przenosi określenie wzoru dowodu osobistego z rozporządzenia, jak było do tej pory, do ustawy. I w końcu projekt zmienia również przesłanki do wymiany dowodów, wprowadzając m.in. zapis, że zmiana nazwy miejsca urodzenia nie będzie powodować konieczności wymiany dokumentu. Ustawa porządkuje także te elementy, które do tej pory powodowały wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to na przykład formularza utraty dowodu osobistego. Procedowany projekt uzyskał pozytywną ocenę bez uwag Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a więc mamy pozytywną opinię podmiotu, który obok administracji rządowej będzie ustawę wdrażał. Wysoka Izbo, panie ministrze, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość uznaje przedłożony przez rząd projekt ustawy za dobry, pożądany i w konsekwencji zamierzamy go wspierać w toku dalszych prac w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.